znajdujemy się w restauracji Champions w hotelu Marriott. Za chwilę będziemy oglądali tutaj mecz 1/8 finału Mistrzostw Europy Polska-Szwajcaria. Dziewczyny, powiedzcie, jakiego wyniku się spodziewać? 1-0, jak dla mnie, dla Polski oczywiście. Kto strzeli bramkę twoim zdaniem? Polska. Ale który z piłkarzy? Lewandowski. Lewandowski, okej. Okay. A ty jak sądzisz, jaki będzie wynik, jaki będzie przebieg tego meczu? Ja zaszaleję, powiem, że będzie 3-0 dla Polski oczywiście. Będzie walka, ale będzie 2-0 dla nas. 2-0 dla Polski oczywiście. 2-0 również obstawiam. Jest dużo ludzi, wszyscy kibicują, atmosfera jest naprawdę super. Bo jest to historyczny moment i mamy nadzieję, że będzie jak najlepiej. Są duże emocje i fajnie można się pobawić. Przerwy Polska prowadzi ze Szwajcarią 1-0 po golu Kuby Błaszczykowskiego. Jak oceniają Państwo tą pierwszą połowę? No pierwsza połowa niewątpliwie wyrównana. Szkoda pierwszej akcji Jarka Milika. No ale jest dobrze. No prowadzimy, przeważamy, kryjemy wysoko. Będzie dobrze. Błaszczykowski w tych mistrzostwach na razie góruje. Lewandowski i Milik się przyglądają. Mam nadzieję, że na nich przyjdzie pora w kolejnej fazie. Całym sercem jesteśmy z Kubą. Nasz syn również Kuba. Także kibicujemy Kubie Błaszczykowskiemu. Kto strzeli drugiego gola? Błaszczykowski. Po regulaminowym czasie gry, po 90 minutach, Polska remisuje ze Szwajcarią 1-1. W 82 minucie wyrównał Shaqiri. Jak oceniasz tę pierwszą i tę drugą połowę i tą bramkę z 82 minuty? Gol turnieju. Znaczy, przede wszystkim uważam, że Polacy grają kapitalnie i muszą wygrać. Musi stać i wierzę, że teraz to się wydarzy zaraz i przechodzimy dalej. Nie ma innej możliwości. Mamy do czynienia pierwszy raz z sytuacją, do której na dużym turnieju tak wielkie emocje dla nas rozstrzygną się dopiero, okazuje się, w rzutach karnych. Ale tak samo i dogrywka. Tu nie ma faworyta. Ja mam tylko i wyłącznie nadzieję, że to Łukasz Fabiański będzie bohaterem tej serii rzutów karnych. W konkursie rzutów karnych reprezentacja Polski wygrała ze Szwajcarią i awansowała do ćwierćfinału Euro 2016. Polska jest w gronie 8 najlepszych drużyn w Europie. Jak skomentujesz ten mecz i ten historyczny sukces? No mogę powiedzieć, że tak. Właśnie tak. No co, brawo chłopaki, naprawdę, no, szacunek Fabian, fantastycznie to co bronił już w meczu, to było naprawdę fenomenalne. Ja w dogrywce ten strzał głową, naprawdę no. It's fantastic. It was a great match and the right team won. There is nothing stopping them. European champions 2016. Polska! 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 Ręce bolą, piąstki bolą, było tak zaciśnięte, nie ma siły. No ja to mało co zawału nie dostałem. Ciężko powiedzieć, naprawdę. Emocje sięgające zenitu. Bardzo kibicowałam za Polskę, chociaż jestem z Ukrainy. Ale jeżeli jesteś z Ukrainy, to musisz czuć szczególny żal, no bo w poprzednim meczu Polska jednak pokonała właśnie Ukrainę. No wiem, niestety, tak się zdarza czasami. Teraz będziesz już do końca turnieju kibicować Polsce. Tak. Zawsze i wszędzie!